Wczoraj w nocy Stany Zjednoczone zneutralizowały największego terrorystę obecnego, Abu Bakr al-Baghdadiego. Nie żyje. Był przywódcą tak zwanego państwa islamskiego, najbardziej agresywną i największą organizacją terrorystyczną na świecie. Stany Zjednoczone poszukiwały Baghdadiego od wielu lat. Pojmanie i zidentyfikowanie Baghdadiego było największym i najważniejszym priorytetem mojej administracji. Siły specjalne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły bardzo trudną, skomplikowaną akcję w nocy w północno-wschodniej Syrii i wykonały swoją misję. Zakończył ją pełnym sukcesem. Amerykańscy żołnierze byli wspaniali. Naprawdę oglądałem większą część tej akcji. Nie odnotowaliśmy żadnych strat ludzkich podczas tej operacji po stronie amerykańskiej, natomiast znacząca ilość bojowników Baghdadiego i jego współpracowników została zamordowana. Został pojmany i schwytany i zamordowany w tunelu, gdzie krzyczał, płakał i bronił się. Jednocześnie inni żołnierze prowadzili walkę, ponieważ jego współpracownicy stawiali opór. 11 młodych dzieci zostało wyprowadzonych z terenu, gdzie znaleziono Baghdadiego i nie są ranni. Jedyni, którzy pozostali na miejscu zdarzenia, to Baghdadi w tunelu, który miał ze sobą trójkę młodych dzieci w tymże tunelu. I prowadził ich na pewną śmierć. Doszedł do końca tego tunelu, a nasze psy goniły go cały czas. Dopadły go i w tym momencie zdetonował kamizelkę samobójczą, mordując trójkę dzieci i zabijając siebie. Jego ciało zostało rozerwane w wyniku tego wybuchu. Tunel zawalił się, ale testy przeprowadzone później dały nam stuprocentową pewność identyfikacji. To był al-Baghdadi. Starał on się zastraszać innych, a warto zaznaczyć, że swoje ostatnie chwile życia spędził w pełnej panice, strachu, przerażeniu, wiedząc, że zaraz dopadną go amerykańskie siły specjalne. Byliśmy na tym terenie przez około 2 godziny. Po zakończeniu misji zebraliśmy liczny materiał dowodowy, który to materiał dowodowy w większości odnosił się do tak zwanego państwa islamskiego, do początków państwa islamskiego, do działań obecnych, ale też i działań planowanych na przyszłość, czyli to, czego chcieliśmy. Śmierć Baghdadiego pokazuje, że Ameryka nie spocznie, kiedy nie pokona terroryzmu, i pokazuje również nasze zaangażowanie w to, aby całkowicie zniszczyć państwo islamskie, jak i wszelkie inne organizacje terrorystyczne. Jak Państwo dobrze wiecie, w zeszłym miesiącu powiedzieliśmy, że zabiliśmy Hamzę Bin Ladena. Był to syn Osamy Bin Ladena, niezwykle brutalny człowiek, który mówił zresztą bardzo złe rzeczy o ludziach, o naszym kraju, ale też o całym świecie. I on był przedłużeniem Al-Kaidy. Terroryści, którzy mordują ludność cywilną, bezbronnych ludzi, nigdy nie powinni spać spokojnie, bo powinni wiedzieć, że całkowicie ich zniszczymy. Te potwory na pewno nie uciekną przed swoim przeznaczeniem i nie uciekną ostatecznego sądu przed Bogiem Najwyższym. Al-Baghdadi uciekał już od wielu lat, już zanim nawet objąłem urząd prezydenta. Ale pod moim przywództwem, będąc najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, doprowadziliśmy do stuprocentowego zniszczenia jego kalifatu w marcu tego roku. Dzisiejsze wydarzenia to kolejne przypomnienie, że będziemy robić absolutnie wszystko, aby zniszczyć resztki państwa islamskiego i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości wszystkich terrorystów państwa islamskiego, jak również i innych
organizacji terrorystycznych. Również ich mamy na celowniku. Bagdadi i wszyscy ci, którzy pracowali dla niego, a to są naprawdę mierni ludzie, są po prostu miernoty, nie wiedzieli, co tak naprawdę robią. To są ludzie, którzy byli po prostu niczym wystraszone pieski biegające w kółko, a z drugiej strony przedstawiali się jako bezwzględni mordercy. Tak czy inaczej, zamordowali wiele osób, zamordowali również wiele Amerykanów, w tym Jamesa Foley'ego, Stevena Sutloffa, Petera Kasika i Kayla Mueller. W szczególności oni zostali w sposób brutalny, bezwzględny zamordowani. Morderstwo jordańskiego pilota, wspaniałego młodego mężczyzny. Rozmawiałem z królem Jordanii, wszyscy go znali, wszyscy go podziwiali. Został żywcem spalony, zamknięty w klatce publicznie. Była to publiczna egzekucja, nie mówiąc już o egzekucji chrześcijan w Libii, w Egipcie, jak i o morderstwach przeprowadzanych na jazydach. To wszystko spowodowało, że ISIS było jedną z najbardziej zdeprawowanych organizacji terrorystycznych w historii naszego świata. Przymuszanie do zmiany religii, jak również szereg przeprowadzonych na przykład dekapitacji i innych tortur, wszystko to było pokazywane światu przez państwo islamskie. To wszystko Abu Bakr al-Baghdadi robił. On tego chciał. On był z tego dumny. Był chorym i zdeprawowanym człowiekiem, ale teraz już go nie ma. Baghdadi był żądny zemsty. Był brutalny, ale też zginął w sposób brutalny i bezwzględny jako tchórz, który uciekał i płakał. Ten nalot, który został przeprowadzony przez nas, był przeprowadzony w sposób idealny i mógł się odbyć tylko i wyłącznie przy wiedzy i pomocy innych krajów i innych ludzi. Dlatego też chciałbym podziękować Rosji, Turcji, Syrii i Irakowi. I również chciałbym podziękować Kurdom syryjskim, którzy nam pomogli, którzy nas po prostu wsparli. Była to naprawdę, naprawdę, podkreślam, niebezpieczna misja. Chciałbym również